Trochę nam napędzili w końcówce stracha, jeśli chodzi o ten awans do kolejnej rundy. Przynajmniej mnie doświadczenie podpowiadało, że w takich spotkaniach drużyna, która przegrała 1-0 na własnym boisku, no przyjeżdża właściwie nie mając nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Gra bez tego obciążenia psychicznego, że coś może nie wyjść. I w końcówce rzeczywiście nas troszeczkę przycisnęli i całe szczęście, że nie wykorzystał Woźniak bodajże tej znakomitej sytuacji, kiedy strzelił głową niecelnie. Później jeszcze bodajże Janus miał jeden strzał, który też przeszedł światło bramki. Troszkę się otworzyliśmy, zaryzykowaliśmy na koniec, bo remis też nam nic nie dawał i wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale no, grając na wyjeździe gdzieś tam mogliśmy te sytuacje swoje wykorzystać. Nie udało się, no i to takie marne pocieszenie. No może ta druga połowa była dobra, bo pierwsza nie uważam, w pierwszej połowie nie wychodziło nam wszystko tak, jak chcieliśmy, w drugiej przejęliśmy inicjatywę. No ale tak mówię, no to nie chodziło o styl, chodziło o to, żeby przejść do następnej rundy. Szkoda. W obronie było dobrze, brakowało trochę tych strzałów, bo też dośrodkowania były sporo różnej takiej kombinacyjnej gry w wykonaniu Zagłębia. Zmieniliśmy trochę sposób rozegrania. Trener przygotował nową tam gdzieś taktykę troszeczkę inaczej, to chcieliśmy. Wiadomo, uczymy się tego, to dopiero gdzieś tam 2 tygodnie trenowaliśmy. Czy przynosiło skutek? Nie strzeliliśmy dzisiaj bramki, szkoda, gdzieś tam do jakiejś sytuacji dochodziliśmy, ale brakuje trochę tej jakości, czy w dograniu, czy właśnie w wykończeniu. Ja sam miałem dobrą sytuację na lewej nodze, mogłem to gdzieś lepiej wykończyć. Dąbek miał, czy Krzysiek, no szkoda takich, tym bardziej, bo takie właśnie rozgoryczenia. Myślę, że gdybyśmy tutaj doprowadzili do dogrywki, to uważam, że to jednak byłoby to spotkanie gdzieś tam w naszych nogach. Myślę, że mecz trzymający w napięciu do ostatniej chwili, w końcówce mieliśmy swoją szansę, piłkę meczową, no, nie udało się, Krzysiek, Janus, nie udało się tego zmieścić. Natomiast ja na ten mecz, przez ten mecz patrzę trochę na Zagłębie w szerszym kontekście. To nie jest tylko Zagłębie dzisiaj, to jest Zagłębie, które ma być za rok, za dwa. I dzisiejszy mecz naprawdę napawa optymizmem, tak jak my kibicujemy Lechowi w rozgrywkach pucharowych. Tak myślę, że wszyscy powinni też kibicować Zagłębiu, bo obrało drogę trudną, drogę trochę wybrukowaną porażkami. Na to trzeba być gotowym, ale myślę, że satysfakcja z takich zawodników jak dzisiaj, czy Żyra, czy Jagiełło, czy żałuję, że nie mogłem wpuścić kolejnych młodych zawodników, pokazuje, że naprawdę dobrze pracujemy, idziemy w dobrą stronę. Potrzeba trochę cierpliwości i to Zagłębie za rok swoimi wychowankami będzie mocne, bo dzisiaj pokazaliśmy, grając jak równy z równym, z mistrzem Polski. Także trzeba w odpowiednim momencie i spokojnie ich wpuszczać. To nie będzie tak, że teraz falowo wpuszczani, ale bardziej tutaj uczulony jestem i wymagania w stosunku do tych starszych zawodników są znacznie większe, bo oni muszą nadawać ton. Natomiast no, mecz myślę, że mógł się też szczególnie ta druga połowa podobać i tutaj różnie mogłoby być, gdybyśmy strzelili tą bramkę, ale w tej chwili to już jest historia. Przygotowujemy się do kolejnego meczu z Podbeskidziem, bo w lidze czeka nas kolejne wyzwania, ale absolutnie my się nikogo nie boimy. I mogę zaręczyć, że przyjedziemy tu za 3 tygodnie mocniejsi o te doświadczenia dzisiejszego meczu i do 3 razy sztuka. Także w pucharze polegliśmy, ale liczę, że liga będzie nasza. Twoja rola dzisiaj, no to tak jak zawsze, obrońcy, neutralizowanie tych ataków, ale dzisiaj Maciej Gajos to przy tobie za wiele nie pograł. Tylko się cieszyć, ale mówię, to nie przynosi chwały, tak, bo nie wygrywamy spotkania, tak, i cóż mogę powiedzieć, no trzeba podnieść głowę do góry, klatę do przodu i na pewno gdzieś tam utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy w nią, no ale co z tego, jak nie mamy zwycięstwa, tak, liczyliśmy na to, że uda nam się strzelić bramkę, mieliśmy ku temu parę sytuacji, na bramka już tam nastresowana w 90 minucie, no to ja już poszedłem też do przodu i chcieliśmy zdobyć bramkę, także no nic, trzeba się podnieść, potem teraz mamy 2 dni odpoczynku i bardzo ważny mecz w Bielsku. Paweł Żyra, pomocnik KGHM Zagłębia Lubin. Paweł, debiut w oficjalnym meczu Zagłębia, dodatkowo z mistrzem Polski. Fajne uczucie. No na pewno fajne uczucie, cieszę się z tego debiutu, no trener dał mi szansę. Myślę, że nie było źle, no wiadomo, chciałoby się tam jakąś asystę, może bramkę, no nie udało się, ale czekamy, no że w następnym meczu się uda. Jakie były twoje zadania podczas tego spotkania? No na pewno miałem dużo grać do przodu, nie bać się brać na siebie piłkę i odpowiedzialność, no i starać się kreować jakieś sytuacje z przodu. No, myślę, że w miarę mi to wychodziło. Moja pozycja na boisku wymaga tego, żeby mieć oczy dookoła głowy. Jak twoi koledzy pomagali ci w tym debiucie? No tak, na pewno czułem wielkie wsparcie ze strony kolegów i przed meczem i w trakcie. No, naprawdę cieszę się z tego, że mi tak pomogli. No, myślę, że zabrakło sił w końcówce, aczkolwiek no, nie graliśmy źle i
następnym meczu no, postaramy się wygrać. To jest typowa dziesiątka, zawodnik, który potrafi grać w tłoku i my go już szlifujemy rok czasu w pierwszej drużynie, także on ma za sobą trochę występów celi obcej, kilka występów w trzeciej lidze i tak jak powiedziałem wcześniej, no nie da się z gimnazjum przejść na uniwersytet, także że to nie jest tak, że już w tej chwili będzie etatowo grał. No gdzieś tam potrzeba ten balans zachowywać, ale na pewno takich zawodników mamy więcej. Paweł jest taką perełką, którą no nic nie jest jeszcze tak na 100%. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie jego talent, ale niewątpliwie taki ma, co zadecydowało. Ostatnia dobra dyspozycja i potrzeba chwili naszego zespołu. Tak jak rozmawiamy z zawodnikami, to wielu właśnie podkreśla, że nie, dobrze z tyłu, ale no nie strzelamy. To wam siedzi tak w głowach? Czy nie, że siedzi. No, potrzeba takiego zwycięstwa. No wiadomo, gdzieś ten na początku ten błysk wokół był w każdym z nas. Teraz wiadomo, nie ma tych wyników, ale to właśnie teraz trzeba pokazać ten charakter, to, że jesteśmy drużyną, bo łatwo jest być wszyscy razem, kiedy się wygrywa. Teraz jest trudniejszy moment, ale no mamy Bielsko w niedzielę, no dzisiaj szkoda, tak mówię, szkoda, jeszcze dzisiaj, czy tam jutro jakąś analizę można zrobić, ale trzeba myśleć o Bielsku, bo liga w tym momencie już dla nas najważniejsza. No nie ma co ukrywać, że to jest mega ważny mecz dla nas. Gramy z Bielskiem, taki przeciwnik gdzieś tam blisko w tabeli nazji, pokażemy w którym kierunku pójdziemy, czy pójdziemy w górę tabeli, czy gdzieś się zakopiemy, dlatego nie można spuszczać głów i wszystko od jutra regeneracja i przygotowujemy się na Bielsku.